Kłaniam się świątecznie 3 maja. Marcin Masny się nazywam. Kanał Masny Kryzys Show. Kryzys nie ustępuje, show musi iść naprzód. Zacznę od naszych relacji z Rosją w kontekście takiego niewybuchu, jakim się okazało zajęcie szkoły na Kieleckiej w Warszawie. A potem jeszcze kilka newsów. Nie wszystkie newsy, które umieszczam na Twitterze i na Facebooku, ale dlatego właśnie zapraszam, żeby i tam też zaglądać, komentować, bo tam jest więcej spraw niż to, co tutaj raz na tydzień Państwu podrzucam. A więc najpierw nasze relacje z Rosją. Fatalny ruch. Fatalne, ale jak się okazuje, na razie niegroźne ruchy sekty prometejskiej rządzącej obecnie w Polsce. Na razie niegroźne, ale utrudniają porozumienie, które jest nieuchronne, bo jesteśmy sąsiadami, a obecne kliki, które no konkurencyjne, trochę niekonkurencyjne, które rządzą w Ameryce, trochę na zmianę, trochę razem, bardzo wyraźnie idą do piachu, więc obecna polityka wobec Rosji w Polsce, polska polityka jest skazana na jakąś zmianę. Kto to zrobi? To jest pytanie. Najpierw tutaj nasze władze odebrały ambasadzie rosyjskiej środki z konta, o czym zaraz. No a potem właśnie afera kilka dni temu ze szkołą na Kieleckiej, dawną szkołą, o czym zaraz przeczytam z doniesienia z portalu wywiadowczego. Szkoła na Kieleckiej no mnie jest znana, bo tutaj mieszkam 50 parę lat na Mokotowie, całe życie. To była szkoła, to był obiekt częściowo przejęty zaraz po wojnie, częściowo zbudowany po wojnie. Taka nieruchomość, która w fajnym miejscu, która służyła Sowietom, potem Rosjanom od właśnie 1945 roku. Na Kieleckiej, między Kielecką, Łowicką, Rakowiecką. Co ciekawe, tutaj może to mieć znaczenie, naprzeciwko obiektu nieruchomości sporej, przejętej niedawno przez Polski Holding Nieruchomości, czyli pisowsko-służbową firmę, która rozbudowuje pól nieruchomości w całej Polsce z jakimś specjalnym przeznaczeniem, ale co ciekawsze, to jest naprzeciwko szkoły, natomiast trochę dalej, szkoła jest numer 45, pod numerem 32 jest coś, co się nazywa nieoficjalnie hotelem ABW, a jeszcze bardziej nieoficjalnie to nie wiadomo, co tam jest, ale taki fajny lokal, który bardzo łatwo, taki dom, który łatwo rozpoznać, bo rzuca się w oczy bez tabliczki, tam bez niczego, widać, że taki właśnie tam, no widać, co tam jest, można sobie popatrzeć, kto zajeżdża, kto odjeżdża. Bardzo fajne miejsce. W każdym razie to na pewno mogło mieć znaczenie w tej jakiejś tam rozgrywce między szpiegami i kontrwywiadowcami naszych bratnich narodów polskiego i rosyjskiego. Czytam teraz kawałki z tekstu Josefa Witsanakisa z 1 maja, czyli sprzed wczoraj na Intel News. Taki jest fajny, niezbyt rozbudowany portal wywiadowczy. Czytam: władze w Polsce zajęły opuszczony budynek szkoły w stolicy Polski, w Warszawie, rzekomo dlatego, że był wykorzystywany przez rosyjski rząd jako baza do działań szpiegowskich. W tym tekście to pomijam, nie tylko dlatego, że są niepotrzebne nam tutaj teraz różne fragmenty, ale również dlatego, że są tam po prostu błędy. Że to na Ochocie, na Mokotowie jest. No ale to zostawmy. Po zajęciu kompleksu budynków rosyjscy urzędnicy wydali surowe, groźne, ale niejasne ostrzeżenia, mówiąc, że zostaną podjęte działania w odpowiedzi na to, co określili jako akt prowokacji ze strony polskiej. A według stanu na dzisiaj, 3 maja, godzina, prawie południe, skończyło się na wezwaniu chargé d'affaires w Moskwie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Obstorcowali go, ale chargé d'affaires, czy ambasador, ma
taką rolę, żeby oberwać czasami troszeczkę i jak sądzę, spływa to po nim. Czytam dalej. Polska twierdzi, że rosyjski rząd nigdy oficjalnie nie kupił ani nie wydzierżawił tej nieruchomości i że korzystał bez pozwolenia przez ponad trzy dekady nielegalnie. Władze Warszawy, tutaj akurat realizowały zadanie władze Warszawy, Rafał Trzaskowski, w cudownej współpracy z pisowskimi władzami państwowymi, realizował, jak sądzę, jakiś rozkaz od prawdziwej władzy. A no, tutaj to zbliżenie będzie coraz wyraźniejsze, bo przecież i jedni, i drudzy, to znaczy i pisowcy, i Trzaskowski, są wiernymi sługami nie narodu ukraińskiego, bynajmniej tylko narodu waszyngtońskiego, amerykańskiego też nie. I ich głównym wrogiem w Polsce jest odchodzący przedstawiciel establishmentu europejskiego, niemieckiego, Donald Tusk. W wielu sprawach tutaj będzie zbliżenie. Tak, w sobotę to władze Warszawy wzywały do opuszczenia budynków bezskutecznie. W ostatnich latach polski rząd oskarża Rosję o wykorzystywanie liceum w celach szpiegowskich. No, rozumie się. W sobotę rosyjski rząd stanowczo zaprzeczył zarzutom. Później doniesiono, że Rosja wezwała do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, której od tam bardzo niedawna przewodniczy, w celu omówienia tej sprawy. Też na razie nie wiadomo, co z tą Radą Bezpieczeństwa. Na razie nic się konkretnego nie dzieje. USA i inne kraje zachodnie nie skomentowały jeszcze incydentu, ale prawdopodobnie wyrażą poparcie dla działań Polski. No, minęły dwa dni od tego tekstu i na razie nie ma zdecydowanego poparcia ani nic innego. A 27 kwietnia, to właśnie ten temat wcześniejszy, prokuratura zajęła znaczące środki z kont rosyjskiej ambasady. Cytuję szefa misji dyplomatycznej Rosji w Warszawie, Sergeja Andrzejewa, który tak powiedział agencji Nowosti. Zdaniem dyplomaty działania strony Polski to rażące naruszenie konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. Bardzo możliwe, że to jest rażące naruszenie, ale co z tego? W komunikacie przesłanym Interii, tutaj czytam za Interią właśnie, Prokuratura Krajowa, czyli Dariusz Barski, o którym jeszcze będzie mowa, potwierdza, że wydano postanowienie o zmianie formy prawnej przechowywania środków objętych blokadami. I strona rosyjska miała zostać powiadomiona o sprawie od stosownym pismem. Tutaj ważna rzecz, sankcje nałożone na Rosję, te zajęte środki rozmaite, tutaj drobne, ale w sumie ogromne, to są setki miliardów. Już się mówi o tym od wielu tygodni, nawet chyba od miesięcy, od tygodni na razie, tak, że nie będą znacjonalizowane, przejęte, zajęte i tak dalej. One są tylko zamrożone, ponieważ tak naprawdę nikt na Zachodzie nie ma ochoty na dalszą eskalację tego wzajemnego zajmowania różnych rzeczy. Mówiłem ostatnio o nacjonalizacji. Gdyby na dobre i na złe Amerykanie i inne kraje Zachodu przejęły, po prostu skonfiskowały środki czy tam majątek Rosji, czy też obywateli rosyjskich, no, z obywatelami to pół biedy, ale środki rosyjskie, majątek rosyjski to gorzej. No, ciężko byłoby się z tego wyplątać, a i uzasadnienie prawne też jest trudne. Nikt aż tak daleko idącej wojny Zachodu z Rosją sobie nie życzy. Ku zmartwieniu jastrzębi, małych jastrząbków ze wschodniej Europy, głównie z Ukrainy, ale przecież także chociażby z Polski. Porozumienie polsko-rosyjskie w perspektywie, no nie miesięcy pewnie, raczej lat, ale już chyba niewielu lat, jest nieuchronne. No przynajmniej jeżeli nie uda się ponownie osadzić Bidena w Białym Domu. Nawiasem mówiąc, DeSantis też wygląda na marionetkę neokońską. Jest bardzo
po linii i na bazie, żeby spodobać się prawicowym, prawdziwym, konserwatywnym wyborcom w Ameryce, no ale jednocześnie jego kariera, droga jego kariery jako młodocianego kongresmena wskazuje na to, że tam sobie sam tego nie wyrąbał sobie tej drogi. Ktoś mu tam pomagał. Tymczasem no, Trump, jak wiemy, jest człowiekiem, który był całkowicie zanurzony, wyrósł w systemie, tak, w tym establishmencie i się z nim skłócił. Nie ma nikogo lepszego jako lider ludu, niż ktoś, kto tam na tym dworze królewskim był i się z tym dworem i ze wszystkimi tam skłócił. Ostatnio nawet jest już skłócony ze swoją żydowską rodziną, więc sprawa jest naprawdę poważna i on jest autentycznym liderem nowych porządków, nowego porządku światowego, można powiedzieć, tak? Czyli walki z tym nowym porządkiem światowym, który na szczęście się rozsypuje. Ten nowy porządek światowy, który nastąpi po rozsypaniu się NWO, to będzie być może nawet bardziej ład niż pozorny chaos, który będzie pewnie bardziej ładem niż ładem jest NWO, które jest takim no, więzieniem, prawda? To jest takim ładem, jaki jest w więzieniu. W więzieniu jest pozorny ład, ale można powiedzieć pytanie, czy to jest ład, czy to jest właśnie raczej martwota. Tak, dlatego właśnie, że trzeba się przyjrzeć Trumpowi i jego perspektywą, wszyscy obserwujemy to, co się dzieje w Ameryce, to, co się dzieje z oskarżeniami, zarzutami, ewentualnymi aresztowaniami, no wszystko tam się może zdarzyć, łącznie z zamachem w tych czy innych okolicznościach, ale trzeba pamiętać, że Trump pozostawia, ma dwóch synów, którzy już osiągnęli wiek prezydencki, Donalda Juniora i Erika. Co więcej, no Donald się nazywa tak samo. I myślę, że to nie jest przypadek, to jest dziedzic. I jest przygotowywany i przygotowany do pracy politycznej. Bardzo dużo uczestniczył z ojcem w jego biznesach i tych w samym biznesie, jak również w biznesie politycznym. Także jest, myślę, że jest przygotowany do tego wielkiego dzieła, gdyby coś się ojcu stało. Przeczytam teraz fragment z komentarzem swoim, fragmenty tekstu Majka Krupy, Michała Krupy, obywatela kanadyjskiego mieszkającego w Polsce, znaczy Polaka z Kanady, który mieszka w Polsce teraz. Michał Krupa współpracował między innymi z politykami Konfederacji w przeszłości przynajmniej. Jak tam teraz, to nie chcę wnikać. I ma dużą wiedzę na tematy amerykańskie, jak również zna ciekawych Amerykanów. No ale to już on niech tam sam opowiada, kogo zna. Natomiast ja przeczytam teraz tekst, który się ukazał na popularnych portalach amerykańskich, zwłaszcza na The Gateway Pundit. To jest portal, który czytają setki tysięcy przynajmniej prawicowych Amerykanów i to się rozeszło. To co tam pisał Krupa o Trumpie i szansach Polski związanych z Trumpem, to się rozeszło i to czytali ludzie wpływowi także. Było to w prasówkach, było to czytane zarówno po prawej, jak po lewej stronie spektrum politycznego w Ameryce. No i dlatego teraz czytam. Jeżeli można wierzyć oświadczeniu Trumpa z 16 marca, po pierwsze, wystrzelił z broni palnej, przepraszam, to akurat dałem automatowi do tłumaczenia. Nie mam podstawy angielskiej, więc to już czytam tak, jak ten automat przetłumaczył. Zwykle tego nie robię. Wystrzelił z broni palnej w globalistyczne imperium amerykańskie. Jak nigdy dotąd. Tak, tak. Trump się radykalizuje. Idziemy dalej. Ponieważ dopiero teraz przeczytałem cały zapis oświadczenia, dopiero teraz dotarło do mnie, jak radykalne było przesłanie Trumpa. Rozpoczyna swoje oświadczenie następującą obserwacją. Nigdy nie byliśmy bliżej III wojny światowej niż dzisiaj pod rządami Joe Bidena. Globalny konflikt między mocarstwami dysponującymi bronią jądrową
oznaczałby śmierć i zniszczenie na skalę niespotykaną w historii ludzkości. I dalej pisze Krupa. Trump wskazuje, że tylko nowe przywództwo może zmienić ten destrukcyjny kierunek działań. Nowe przywództwo w domyśle raczej on. Tutaj Krupa odczytuje tego samego życiodajnego ducha, jak pisze, który popchnął prezydenta Kennedy'ego do wystąpienia o pokój w październiku 1962 roku. Trump wzywa do całkowitej przebudowy, uwaga, Departamentu Stanu, biurokracji obronnej, służb wywiadowczych. Tu zaznaczę, że jego kontrkandydat, taki tam numer 4, jeżeli chodzi o poparcie wśród wyborców republikańskich, Vivek Ramaswamy, hinduista, co nie jest rzadkością u republikanów, 38-letni młodzieniec, można powiedzieć, ma poparcie kilku procent w tej chwili, a Trump ponad połowy na pewno, różnie tam oceniają poparcie dla Trumpa, do 70% nawet niektórzy, 60%, 40% parę, ci najmniej przychylni. I Ramaswamy mówi tylko o zastąpieniu FBI inną, nową służbą, no bo o FBI dużo wiemy, prawda, i publiczność amerykańska wie, że FBI jest skorumpowanym, no z machiną zła po prostu, a mniej wie o sprawach nie dotyczących ich bezpośrednio. Amerykanie interesują się sytuacją w kraju, tak, a nie tym, co się dzieje na zewnątrz. CIA działa na zewnątrz, w związku z tym Amerykanie mniej się interesują imperium zła, jakim jest CIA. I oczywiście Trump mówi do świata, więc mówi o całej tej biurokracji imperium zła. Mówię imperium zła, to jest słowo, którego Reagan użył w stosunku do Związku Sowieckiego. Teraz sami Amerykanie, znowu prawica amerykańska, która kiedyś o imperium zła mówiła w odniesieniu do Moskwy, teraz mówi tak samo o własnym państwie, czy dokładnie mówiąc o establishmencie, który rządzi państwem amerykańskim. Wywalić, mówi, znaczy Krupa cytuje Trumpa, wywalić deep staters i postawić Amerykę na pierwszym miejscu. Jeśli to, pisze Krupa, nie brzmi jak wzmocniona wersja rozbicia CIA na 1000 kawałków i rozrzucenia na wietrze, jak to podobno powiedział Kennedy po klęsce w Zatoce Świń, to nie wiem, co tak by brzmiało, powiada Krupa. I tutaj cytuję kolejne radykalne słowa Trumpa z 16 marca. Nasz establishment polityki zagranicznej wciąż próbuje wciągnąć świat w konflikt z uzbrojoną w broń nuklearną Rosją w oparciu o kłamstwo, że Rosja stanowi największe nasze zagrożenie. Jednak największym zagrożeniem dla zachodniej cywilizacji nie jest dziś Rosja. To prawdopodobnie bardziej niż cokolwiek innego my sami. I niektórzy z tych okropnych, nienawidzących Ameryki ludzi, którzy nas reprezentują. My sami jesteśmy wrogami cywilizacji zachodniej, powiada Trump. A czego nie powiada? Powiada nie Rosja, tylko tutaj my w Ameryce i na Zachodzie, ale nie mówi, że Chiny. Na to zwracam uwagę. Albo może ja teraz przegapiam, może ktoś mnie sprostuje, może ja... Ja cytuję Trumpa za Krupą, może Krupa przegapił tam i nie cytuję, że Trump wtedy wskazał na Chiny. Ha, ba, zawaliłem, nie sprawdziłem, ale może ktoś wie, niechże mnie łaskawie poprawi. Czytam dalej. Krupę, gdyby Donald Trump wygrał drugą kadencję, pozbawiłby wsparcia koterie z Europy Wschodniej, które działają jako doskonała wymówka dla Deep State w Waszyngtonie i kompleksu wojskowo-przemysłowego, aby usprawiedliwić ich szkodliwe działania. Oni mówią przeciętnym Amerykanom, widzicie, oni tam w Europie Wschodniej czują się zagrożeni, trzeba im pomóc. Koniec z Mike'iem Krupą, teraz już moje uwagi. Zwycięstwo Trumpa, tak samo byłoby, gdyby zwyciężył Bobby Kennedy, bratanek zamordowanego przez CIA, i generalnie Deep State prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli gdyby wygrał Trump albo Kennedy,
To by oznaczało prawdopodobnie koniec osaczania Rosji, co teraz ma miejsce, zapewne też próbę pozyskania Rosji, niekoniecznie przeciwko komuś, niekoniecznie przeciwko Chinom. Można to rozwiązać wszystko inaczej na świecie. Gdyby traktować poważnie deklaracje Pekinu, że oni chcą wielobiegunowości, to współpraca rosyjsko-amerykańska nie musi być przeciwko Chinom. Jeżeli Chińczycy szukają na świecie, chcą być hegemonem, to taka współpraca jest antychińska, konieczna jest. Ale jeżeli Chiny nie chcą być hegemonem, to wcale współpraca amerykańsko- czy zbliżenie amerykańsko-chińskie nie musi być, a przepraszam, amerykańsko-rosyjskie nie musi być antychińskie. A już na pewno nie musi być nową Jałtą, jak tutaj agentura neokońska i deep state'owa w Polsce próbowała nam wmówić. Ostatnio, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że to wygasło, ale pewnie znowu się obudzi ta narracja, kiedy tylko zobaczymy, że Trump idzie ku władzy. Tak przy okazji dodam, że na Zachodzie, zwłaszcza w Niemczech, establishment liczy się poważnie z tym, że Trump może odzyskać władzę i na nowo tam ten i ów próbuje pozyskać kontakty z otoczeniem Trumpa. W Polsce takie kontakty, o tym już kiedyś na jesieni opowiadałem, prowokacyjnie, takie kontakty mają ludzie związani i z PiS-em, i z Solidarną Polską, i z Konfederacją, ale establishmenty, zwłaszcza Zjednoczonej Prawicy, w tym Ziobry, tak? Ziobry jest częścią tego rządu i nic nie robił przeciwko różnym rzeczom złym. Dopiero niedawno zaczął się sprzeciwiać wybranym absurdom polityki Kaczyńskiego. Więc dla środowiska Trumpa przywództwo pisowskie jest już absolutnie skreślone. Pytanie, czy przywództwo ziobrystowskie jest skreślone, tego nie wiem. Pewnie nad tym się nie zastanawiają jeszcze tam, tak sądzę. Natomiast co do Konfederacji, no to wszystko zależy od tego, kto weźmie górę przed wyborami w tym konglomeracie. No i czy Konfederacja przyklei się do PiSu, czy nie. Ostatnio, jak wiemy, jest ciekawa sprawa, ale to już polecam oglądanie i czytanie tam Giertycha, Jana Pińskiego, także Mentzena, który jest tam z Giertychem próbuje niezbyt zgrabnie polemizować. To już nie na dzisiaj sprawa. Obserwujemy, co tam się dzieje. A w każdym razie, co do Trumpa, to rzeczywiście środowisko trumpowskie na razie ma inne problemy. Ciągle, coraz gorsze zresztą. No ale jak wiadomo, jest to, jak jeszcze o świcie nawet jest bardzo zimno po nocy, a potem dopiero się robi się jasno, potem dopiero się robi ciepło i generalnie też walka klasowa nasila się w miarę postępów socjalizmu i tak dalej, znaczy, krótko mówiąc, to, że teraz konwulsyjnie jakaś bestia zdycha i to jest rzeczywiście nieprzyjemne, to nie znaczy, że ona będzie tak długo zdychała. No jak zdycha, to w końcu zdechnie. To na tym polega zdychanie, że jest nieprzyjemne także dla otoczenia, ale w końcu bestia zdycha. Co do tego sojuszu rosyjsko-amerykańskiego, taką teraz sobie ktoś mi przypomniał, ktoś mi wytknął, że tutaj ja jakieś bzdury opowiadam, bo Wojciech Olszański, który wyszedł z więzienia i niektórzy twierdzą, że znowu tam się musi znaleźć, bo ma jakieś inne wyroki. Już nie wnikam w te sprawy. W każdym razie powiedział chyba 6 czy 7 lat temu, wygłosił tezę, że USA podpalą Ukrainę, no to się akurat sprawdziło, ale to wszyscy wiedzieli. A żeby zmusić Rosję do sojuszu amerykańsko-rosyjskiego przeciwko Chinom. Taka dość absurdalna teza, że Amerykanie podpalą Ukrainę, zmuszą Rosję do wojowania z Ukrainą, po to, żeby ją wyczerpać i zmusić, potem skłonić do sojuszu przeciwko Chinom. To tak nie działa. To jednak dużo skuteczniej byłoby po dobroci, a nie marchewką, a nie batem. Na razie efekty są raczej, znaczy jeżeli amerykańskie przywództwo tak zrobiło, no to zrobiło głupio. No, wiemy, że to są idioci, więc może tak faktycznie, no ale na pewno nie będzie efektem tej wojny jako takiej sojusz amerykańsko-rosyjski. No to mowa o tym nie ma.
Skoro już mowa też o tym, jakby Trump miałby tam przejąć władzę, to zastanawiam się nad rzeczą, która jest, trochę teraz taka dygresja, ale nad rzeczą, która jest, no wciąż powraca. Mianowicie zastanawiam się nad tym, czy Donald Trump odtajni, ujawni różne rzeczy, którymi nie zajął się w czasie pierwszej kadencji. To dotyczy między innymi ustąpienia Ratzingera jako papieża i przejęcia władzy w Watykanie przez agenturę globalistów, obecnie aktywną, bo Bergoglio został właśnie chyba wykorzystany przez globalistów, tam jakąś misję pokojową ogłosił w sprawie ukraińskiej. Moskwa i Kijów twierdzą, że nic, nie wiedzą o żadnej misji. On pojechał na Węgry, tam się spotkał z Hilarionem, dawnym numerem dwa w cerkwi rosyjskiej. Oczywiście człowiekiem wywiadu, to jest to jasne. To trochę wygląda tak, jakby globaliści chcieli wykorzystać Bergoglia, Franciszka jako taką inicjatywę, która ma wytrącić argumenty pokojowe, negocjacyjne z rąk Chińczyków. A przy okazji uderzyć w neokonów. Bo neokoni zabrali im wpływ na rząd Bidena. Oni tutaj rozkręcili wspaniałą pandemię, zrobili, już prawie wielki reset zrobili, a tu się to wszystko nie udaje i Biden teraz bardziej ufa neokonom i prowadzi ich politykę, czyli atakuje Rosję. No to teraz my wyślemy Bergoglia, żeby był gołąbkiem pokoju i za jednym zamachem załatwimy inicjatywę pokojową chińską, a za tym samym zamachem oczywiście załatwimy neokonów, którzy rozkręcili wojnę i teraz trzeba ich będzie skompromitować, że ta wojna nam się nie udaje i tak dalej. No więc Trump może ujawnić początki rządów Bergoglia nad Kościołem katolickim, ale również może ujawnić jakieś dane na temat, i tutaj użyję terminu zamachu smoleńskiego i używam go konsekwentnie. Wiadomo, że nie było zamachu podobno, tak? No to nawet Ziobro już wie, że nie było zamachu, ale Ziobro, że nie było wybuchu, przepraszam, że nie było wybuchu. To nie to samo. Ziobro opiera się na dwóch opiniach biegłych, jednej odziedziczonej po prokuraturze wojskowej, tam już jej nie ma od 7 lat chyba. Drugą zrobił już Dariusz Barski, już raz cytowany, jego wierny zastępca i następca. To są opinie biegłych, to nie są dowody. Dowód z opinii biegłych można obalić innym dowodem z innej opinii biegłych. Więc nie ma dowodów na to, że nie było wybuchu. Na zdrowy rozum to ten wybuch jednak musiał być, jak żeśmy tam tyle co wiemy na temat tego, jak wyglądały szczątki samolotu, to raczej wybuch był, no ale to dobrze. Czekamy na Trumpa, czy po pierwsze, czy obejmie władzę, po drugie, czy ujawni udział, uwaga, udział, a nawet może sprawstwo amerykańskich służb, które chciały się pozbyć niewygodnego w resecie Lecha Kaczyńskiego. Przypomnijmy jeszcze, przypomnę, zaangażowanie w sprawy badań i rozliczania tej sprawy w sądach, zaangażowania mojego kolegi Stefana Hambury, który był Niemcem. Hambura był Niemcem. Był Niemcem. Przypomnę książkę Jürgena Rotha o zamachu. Jürgen Roth był pisarzem, dziennikarzem, znaczy był po prostu piórem wywiadu niemieckiego. No, tak, więc no i przypomnę, że do samolotu, do Tupolewa nocą wsadzono tak zwaną apteczkę, tam półtorej tony jakiegoś szajsu, nie wiemy co tam było, bez kontroli. I to było w Warszawie. To nie było w zakładach w Deripaski w Samarze, to było w Warszawie. Także cały czas mnie się wydaje, że ten zamach przez wybuch, to jest rzecz całkowicie prawdopodobna i czekamy na to, co zrobi Trump, jeżeli dożyje do
wyborów, jeżeli obejmie władzę w Stanach Zjednoczonych. Tak. Czy będzie łatwo się dogadać nam, Polakom, czy naszemu przywództwu, mam nadzieję, że nowemu, może zupełnie nowemu, może antysystemowemu, czy będzie się łatwo dogadać z Rosjanami? Czy amerykańskiej prawicy będzie łatwo się dogadać z Rosjanami? Pytanie z kim? Czy z obecnym leadershipem w Moskwie, czy z jakimś innym? Ten obecny jest całkowicie ukształtowany przez komunizm umownie, czyli przez całkowicie. To są ludzie wyrośli na jednej z gałęzi wielkiej rewolucji. Tak jak Biden, tak, Deep State, to jest ta główna gałąź wielkiej rewolucji, ta masońska umownie rzecz biorąc, tak tam była taka bolszewicka, później socjalistyczna, rosyjska, sowiecka, jak to tam nazwać. Ale to są bardzo podobne środowiska. Ja tylko tutaj podobne myślenie, podobna mentalność, podobne źródła, podobne pranie mózgu. Już o tym mówiłem. Teraz zacytuję Günthera Feilingera, to jest szef austriackiego komitetu NATO. Austria nie jest w NATO, ale jest tam taki komitet na rzecz NATO. Człowiek, no taki nie wiadomo co, dziennikarz, to tam działacz aktywny w dawnej Jugosławii, czyli na południowych, znaczy w części Jugosławii, południowych Bałkanach. Tak? To są te zachodnie Bałkany i południowe Bałkany, które tam, to jest właśnie to samo częściowo. Tak? Otóż Feilinger pisze, dał zdjęcie w masońskiej świątyni w Filadelfii swoje i pisze tak. Wzywam tutaj w masońskiej świątyni w Filadelfii, wzywam światowy ruch masoński do zakończenia wsparcia dla brata Putina oraz zaprzestania wsparcia dla złego imperium rosyjskiego, imperium zła. Brat austriacki, brat mason wzywa innych braci masonów na świecie, żeby przestali wspierać brata masona Putina. To bardzo prawdopodobnie brzmi. Putin stworzył system ideologiczny, który ma bardzo silne cechy masońskie. Stworzył pewien system religijny w Rosji. Są cztery rdzenne, wspierane i uznawane przez Rosję, wspierane wręcz. Religie, cztery religie to tak akurat te rdzenne, to u nich to jest szamanizm, czyli lamaizm, czyli buddyzm tybetański, bardzo mało reprezentowany, ale obecny od XVII mniej więcej wieku na terytorium obecnej Rosji, to są Buriaci, Kałmucy, czyli ludy mongolskie. Jest głównie szyicki, ale nie, głównie sunnicki, ale nie tylko. Islam, taką religią państwową jest żydostwo. No i jest prawosławie. Ale to są cztery religie. Przypominam, kiedyś opowiadałem, jak to architekt Budzyński w pierwszym projekcie Świątyni Opatrzności w Warszawie, już w bliskim realizacji, chyba 30 tam mniej więcej, ponad 30 lat temu, zaprojektował ją właśnie po masońsku, czyli cztery świątynie, takie cztery budynki polskich rdzennych religii, czyli katolicka bodajże, zaraz tam była meczet, cerkiew, co tam jeszcze było? Synagoga chyba, nie pamiętam. I one prowadzą do podziemnej oczywiście świątyni masońskiej, czyli cztery budynki jako wejścia do tej jednej prawdziwej religii, religii masońskiej. Podziemnej oczywiście, bo to jest religia podziemi. Wracam do Putina. Otóż Putin nosi czerwoną nić podobno na nadgarstku dla obrony przed złymi mocami. To do potwierdzenia. Jeżeli ktoś widział zdjęcia, to będę wdzięczny. Taką nitkę czerwoną nosi również brat, znaczy brat hinduista akurat, Rishi Sunak, premier Wielkiej Brytanii. Ktoś mi tam dopisał na Twitterze, że
że Madonna też coś takiego nosi. No ja tego wszystkiego nawet się tym nie interesowałem, tymi czerwonymi nitkami, ale jeżeli ktoś z Państwa coś wie, no to będę wdzięczny za potwierdzenie lub zaprzeczenie. Generalnie w Rosji, zwłaszcza za czasów upadającego sowietyzmu, bardzo popularny był okultyzm wśród ludu, ale to wszystko wzięło się z ośrodków wojny psychologicznej. Pamiętam, taki był w Woronerzu chyba, nie wiem, czy jeszcze jest. Może ktoś mnie też uzupełni. Otóż głównie wywiad wojskowy prowadził, w ogóle wojsko prowadziło takie badania, takie same jak na Zachodzie, jak Brytyjczycy, w Tawistok czy Amerykanie, badania nad oddziaływaniem właśnie psychologicznym na jednostki grupy i masy. I z tego jakoś ci tam różni lekarze, tam jak Kaszpirowski na przykład, wyłonili się nagle z tego programu wojny psychologicznej i zaczęli prywatnie zarabiać pieniądze, przy okazji uwodząc tłumy. No i tam Kaszpirowski podobno nie tylko uwodził, ale również wywołał ilość przypadków chorób psychicznych. A więc to skuteczne jest jednak, jak się okazuje. Ta rosyjska elita jest niezadowolona, zawiedziona, bo liczyła na to, że w systemie globalnym będą mieli należne sobie miejsce. Okazało się, że globaliści nie przyznali im takiego miejsca, no więc są wściekli. Putin zradykalizował się już kilkanaście ładnych, 20 lat temu, jak zobaczył, że jednak nic z tego nie będzie, że tutaj Rosja nie będzie na prawach, prawda, jednego z głównych, tych kilku głównych graczy w systemie globalnym, że ma być tak naprawdę w drugiej lidze. No i to są tacy młodsi braciszkowie tych wielkich braci zachodnich, pozbawieni wizji, pozbawieni jakiejś myśli, poza taką jedną myślą, no tutaj Rosja ma trwać, a nawet być w miarę silna. Okazuje się, że taka silna nie jest. No jest silna, ale nie jest taka silna, jakby chcieli. Jest przede wszystkim cały czas okrojona. No Rosja, jak wiemy, bez Ukrainy to nie jest Rosja. To wielu mądrych ludzi to i na wschodzie, i na zachodzie zauważa od bardzo dawna. A do tego dochodzi pewna presja. Presja tej starej, w gruncie rzeczy bardzo starej, takiej ideologii rosyjskiej. Kiedyś byli źli Żydzi. To już kiedyś tutaj specjalnie we wrześniu czy w październiku, nie pamiętam, poświęciłem temu jeden odcinek tej historii z przełomu XV-XVI wieku, kiedy żydowska sekta chciała po prostu przejąć władzę nad Moskwą, nie tylko religijną pewnie, czy władzę nad cerkwią moskiewską, rosyjską, nie było jeszcze Rosji, ale także nad dworem, nad carem. Tak się zaczęła ta nieufność rosyjsko-żydowska. A potem tych złych Żydów zastąpili Anglosasi, zwłaszcza w czasach stalinowskich, kiedy władza, czy Imperium Brytyjskie oddało władzę razem z zasobami no i z pewną częścią elit Imperium Amerykańskiemu. I ta wspólnota anglosaska, już teraz nie rządzona z Londynu, tylko gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku głównie pewnie raczej niż z Waszyngtonu, stanowiła zagrożenie dla Rosji sowieckiej, potem już nie sowieckiej. To jest XX wiek i to są Anglosasi. Tylko że teraz nie ma już Anglosasów. Byli teraz, ta ideologia rosyjska mówi, źli Anglosasi, no źli Polacy, dobrzy Chińczycy. Tymczasem Anglosasów już nie ma. I Trump i jego zwolennicy w Ameryce są są dowodem, że ten worek z Anglosasami, który tam w wyobrażeniach rosyjskich się cały czas jest jednym workiem, to nie jest worek z Anglosasami. Nie ma Anglosasów. Zwłaszcza, że już nie są, że ci, którzy tam rządzą w Brytanii, a nawet w Stanach Zjednoczonych, już często są w drugim pokoleniu jakimiś imigrantami. Nie ma Anglosasów, a już zwłaszcza w związku z tym nie może być złych Anglosasów. I te wyobrażenia, te fałszywe wyobrażenia, ta fałszywa ideologia rosyjska, źli Anglosasi, źli Polacy, dobrzy Chińczycy, cały czas jest tak silna w Moskwie, że utrudnia budowę nie tylko jakiegoś tam sojuszu zachodniorosyjskiego,
którego zresztą pewnie tak naprawdę sojuszu w sensie takim ścisłym może nigdy nie być, ale utrudnia nawet budowę wielobiegunowego świata. Bo świat wielobiegunowy, taki jaki deklarują Chińczycy, to jest świat, w którym jest jakieś ograniczone zaufanie między licznymi stronami. Ograniczone zaufanie, ale jakieś zaufanie musi być. Bo nie da się współpracować zupełnie bez żadnego zaufania, bez żadnej lojalności. No i teraz o parę newsów. Dzisiaj 3 maja zaczyna się dwudniowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Delhi. Są dwie organizacje, które nie pokrywają się, jeżeli chodzi o zasięg terytorialny, ale uzupełniają się. To jest Szanghajska Organizacja Bezpieczeństwa, tak? Zajmuje się bezpieczeństwem. I BRICS, czyli organizacja czysto handlowa czy gospodarcza. Jedna i druga, zwłaszcza druga się pewnie rozszerzy niebawem. To są takie, one się nie pokrywają o tyle, że BRICS jest, że BRICS, no może nie, dobrze, to zostawmy to. Nie pokrywają się, różne państwa do nich należą i będą należały. W tym kontekście tam będą różne rozmowy i polecam bardzo czytać jakieś doniesienia, które tam będą pewnie w mediach głównie indyjskich, chińskich, rosyjskich się pokazywały, arabskich. Mianowicie tam będzie omawiana, tam nie mówi się o tym głośno teraz, ale będzie omawiana bardzo intensywnie sprawa Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że mało kto rozumie sytuację na Ukrainie. Chiny były przed wojną, tak zwłaszcza jeszcze właśnie na początku rządów, po przewrocie amerykańskim w Kijowie, Chiny były coraz dużym, największym, coraz większym partnerem handlowym Ukrainy. To było 15% obrotów ukraińskich. Czyli największym, znaczy jedno państwo, żadne inne państwo nie miało takich udziałów w handlu z Ukrainą. A do tego Ukraina była także obiektem zainteresowania inwestorów, produkcja żywności, ale nie tylko, bo tam jest na przykład neon. Z tego, co pamiętam o Ukrainie. Znowu, ja się na tym nie znam, ale podobno jest bardzo potrzebny pierwiastek do tworzenia bodajże półprzewodników, tak? Ale też inwestycje w ogóle różne. No, Ukraińcy mają, wbrew temu, co tam niektórzy sądzą, mają rozbudowany jeszcze ciągle i niezły przemysł, na przykład maszynowy. Chińczycy sprowadzali maszyny z Ukrainy. Sami wysyłali wiele maszyn na Ukrainę, ale też sprowadzali maszyny z Ukrainy. I chcieli inwestować w to. No a poza tym Ukraina jest bardzo ważnym elementem pasa i szlaku. No i w związku z tym Ukraina i Polska miały być jako spojone wręcz tym pasem i szlakiem. Wicepremier Morawiecki wspierał inicjatywę łódzkiego hubu jako zakon tego, tej końcówki, prawda? Końcówki eurazjatyckiej linii komunikacyjnej. No potem się okazało, że już jako premier musiał zmienić poglądy w tej sprawie. Ktoś mu powiedział, no nie, na tym nie będziesz zarabiał, na tym nie będziesz robił biznesów prywatnych, zrobisz co najwyżej może z nami. Mało kto rozumie, że BlackRock, Cargill, Monsanto odbierają nie tylko rynek ukraiński, ale perspektywy ukraińskie właśnie Chińczykom. Także to jest niewaga dla Chin i Chińczycy w swojej inicjatywie pokojowej czy w swoich relacjach z Rosją obecnie mają na uwadze wiele spraw, także globalnych, ale również własne interesy na Ukrainie po prostu. Takie zupełnie drobne interesiki na tym niedużym z punktu widzenia chińskiego obszarze gdzieś tam na zachód, na styku Europy i Azji. Teraz sprawa polexitu, jednak myślę, że można coś o niej powiedzieć. Właśnie przeczytałem w Do Rzeczy, że te sponsorowane, bo to jest sponsorowane środowisko, pismo przez Ziobrę za pośrednictwem między innymi Lasów Państwowych, Morawiecki już przez te spółki pod swoją kontrolą tam raczej
nie wspiera ich Ziobro, utrzymuje przy życiu to środowisko. I znowu tam w tym w jakiejś rozmowie Lisickiego, dobrze, z wydawca i naczelny mają podobne nazwiska. W rozmowie Lisickiego z Tejrowskim tam pada właśnie, padają znowu takie dość precz z Unią Europejską, tak? Bardzo ciekawe, bo byłem na pikiecie młodzieży wszechpolskiej pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Młodzi wszechpolacy, narodowcy związani z ruchem narodowym krzyczeli precz z Unią Europejską. Wszedł na trybunę Robert Winnicki. Delikatnie zasugerował inne hasło, precz z dyktaturą eurokratów, no i młodzi zrozumieli i podjęli to hasło. Nie ma żadnej walki tutaj naszych konfederatów narodowców z Unią Europejską, żadnego polexitu tam, żadnego precz, nie, nic z tych rzeczy. No a tymczasem środowisko sfinansowane przez Ziobrę głośno takie tematy, ten temat polityczny podejmuje, nie po raz pierwszy, kiedyś to już było obecne na łamach do rzeczy w 2021 roku, zresztą to ja wszcząłem to dzieło, że tak powiem, wyjąłem ten temat tam w jakimś tekście jedynym, który opublikowali, potem opublikowali jakiś tam list ode mnie krótki, z wielkimi przeprosinami, że mój list, prawda, publikują, więc myślę, że wtedy dostali zakaz oczywiście rozmowy o polexicie, teraz wiedzą, oni wiedzą, że to byłby hit w kampanii wyborczej. Zresztą wielu ludzi czuje, że to byłby hit. Jeżeli nawet w kampanii wyborczej nie da dużego efektu, to potem da efekty, bo ludzie już w tej chwili, już tutaj teraz ludzie w Polsce będą mieli tylko coraz bardziej dość Unii. Już ten proces jest jednokierunkowy. Różne grupy, różne jednostki chcą zgłosić polexit jako hasło. Najwyraźniej każdy boi się być pierwszy, żeby wejść z tym w politykę. Więc ja dla ośmielenia donoszę, że taki ruch będzie pomocny dla ryzykantów, którzy stawiają na Trumpa, tak jak tam ci różni Niemcy chcą nawiązać ponownie kontakt z trumpistami. To pomoże w relacjach z Trumpem, to tylko ryzykanci, bo nie wiemy, czy Trump będzie rządził w Ameryce. No można wszystko jeszcze zrobić, żeby nie rządził. Może rządzić zresztą Kennedy. Ma poparcie wśród demokratów dużo mniejsze jeszcze niż Biden, ale rośnie mu. A Biden jest takim gorącym kartoflem dla demokratów. Kennedy reprezentuje podobne, w wielu sprawach podobny kierunek jak Trump. Także ryzykanci, którzy stawiają na Trumpa, mogą lub na następcę Trumpa, mogą zyskać na tym, że wyjdą z polexitem głośno, chociaż niekoniecznie bardzo gwałtownie, to już tam można, nie trzeba krzyczeć polexit, polexit. Proszę Państwa, partia Sverige Demokraterna, która popiera rząd szwedzki obecny, chociaż nie weszła do rządu, ich przywódca Åkesson wszczyna akcję pod tytułem liczymy, czy nam się opłaca być dalej w Unii Europejskiej. Taki wstęp. Konfederacja też się według obecnego stanu rzeczy, tam nie ma jednej polityki, tam każdy coś tam sobie sam skrobie, ale generalnie Konfederacja wybiera się, żeby wspierać ewentualny rząd pisowski, może mniejszościowy po wyborach. Też może odegrać taką rolę. Tylko pytanie, czy mają dość rozumu i konsekwencji i potrafią się dogadać, żeby coś takiego przeprowadzić. Agenda Trumpa w tej nowej kadencji będzie znacznie radykalniejsza, odważniejsza niż poprzednia. Jeżeli ktoś chce i agenda pod tytułem, już wyjaśnię, dla obecnego Deep State, dla jego właścicieli w Ameryce, dwie formy Unii Europejskiej do przyjęcia, to jest Europa Federalna, która już startowała rok temu i nie wystartowała, i Europa taka mętna woda. Teraz mamy mętną wodę, różne decyzje w Unii Europejskiej podejmuje się w sposób całkowicie poza regułami i to jest wygodne dla najsilniejszych i wygodne, jak się zdaje, dla Ameryki. Przynajmniej
nie dla Ameryki, tylko dla tych, którzy rządzą w Ameryce. Trump może z tym skończyć i na to wygląda, że z tym skończy. Dlatego ja chętnym do wszczęcia inicjatywy poddaję ponownie, oczywiście za darmo, od lat to robię, to powtórzę, tę samą wyważoną narrację. Czego chcemy? Chcemy Europy czterech wolności, czterech swobód, bez ciał, bez instytucji europejskich, bez brukselskiej eurokracji. I dobrze powiedział Winnicki, precz z unijną, z dyktaturą eurokratów. Można powiedzieć, że tak, że Winnicki dobrze to ujmuje, tak? Chcemy Europy dwustronnych, wielostronnych porozumień bez prawa narzuconego z Brukseli. Z tym, że bardzo wyraźnie trzeba powiedzieć, że obalenie, to jest obalenie nie tyle może Unii Europejskiej w ścisłym sensie, tylko obalenie obecnego kształtu Unii Europejskiej i PiS może argumentować, no tak, my właśnie do tego zmierzamy. To nieprawda. PiS-owcy do tej pory proponowali na przykład rozbudowę Parlamentu Europejskiego, budowę nowych instytucji europejskich, żeby zwiększyć suwerenność narodów wewnątrz Unii. A jedynym sposobem na przywrócenie suwerenności Polski na przykład, czy nie wiem, Danii, czy Czech w Unii Europejskiej, czy Włoch, jest ponowne porozumienie się narodów europejskich bez tej całej czapy, która jest w Brukseli. A to tak naprawdę oznacza koniec Unii Europejskiej, no bo to, co powstanie, to już nie będzie Unia Europejska. Ale krótko mówiąc, można rzeczywiście na początek zrobić tak jak Åkesson, czyli zaproponować, nie wiem, komitet, wspólny komitet różnych autorytetów, różnych środowisk, który znowu policzy, jak tam, czy nam się to opłaca, czy nie, i co dalej. Bo jest takie pytanie, zawsze to ostatnio Łukasz Warzecha zgłasza, to tak właśnie, że nie możemy wyjść z Unii, bo nie wiemy, co dalej. No to oczywiście jest bardzo stary argument, ale już trochę zabawny nawet. No nie wiemy, no to w takim razie usiądźmy razem, pobadajmy i wymyślmy, co dalej. Taki komitet pozapartyjny, myślę, że byłby dużą presją na polityków. Politycy musieliby wreszcie się opowiedzieć jakoś. No i jeszcze ostatni news, czyli kontrofensywa, czy ofensywa ukraińska. Nadeszła na nią pora chyba, w maju, czerwcu, jak patrzę na prognozy, ma być bardzo mało deszczu na Ukrainie, w wschodniej Ukrainie. Tam podobno ciągle jest błoto, ciągle te filmy lecą tam przez internet, filmy na Telegramie, na Facebooku, wszędzie, że to takie błoto na tej Ukrainie. No błoto w ogóle zawsze jest, ale no, mniejszego błota już nie będzie, chyba że susza przyjdzie całkowita, no ale jak susza wysuszy w lecie, no to już będzie może za późno, więc lepiej myśleć o tym, że nie ma deszczu i przestać opowiadać, że nie ma kontrofensywy, bo tak jak to Reznikow ostatnio, minister obrony, no nie ma ofensywy, no bo błoto, no było błoto. Oczywiście nie chodzi o błoto i rzeczywiście, jeżeli Ukraina weszcznie, tak, gromko zwiastowaną od miesięcy o ofensywę, mimo błota, to wybierze kierunek, ponieważ musi wszcząć chyba, bo taka jest presja amerykańska. Amerykanie jednocześnie, przynajmniej niektórzy wojskowi mówią, że to nie ma żadnej gwarancji sukcesu. Więc jak nie ma gwarancji sukcesu, zwłaszcza na silnie umocnionych wieloma liniami obronnymi kierunkach tam między Zaporożem i Krymem i Morzem Azowskim, to można się spodziewać ofensywy na innym kierunku. Tak? A i oto ofensywy takiej zastępczej. Zostaje Swatowo, zostaje Bachmut, kolejności, no i dalej na południe Donieck. Jeszcze jest możliwość ataku na Starą Rosję i to się rozważa głośno. Okolice Białgorodu, tam gdzie spadają tam różne drony i rakiety ukraińskie niszczą. Miała być lądowa ofensywa, no ale to byłoby chyba w międzynarodowym odbiorze bardzo niewygodne dla Kijowa. Na tym kończę, bo już godzina dochodzi, a godzina na tydzień to i tak już jest dużo. Bardzo Państwa proszę o 5 zł na kawę bezkofeinową. Już mam cały kilogram w ziarnach i piję. To na coś tam, no na kakao niech będzie. O 5 zł koniecznie
i bardzo proszę o subskrypcje, których liczba przestała spadać, po prostu się ustabilizowały, to bardzo miłe. I proszę również o kciuki w górę, takie coś. No i żegnam się z Państwem do przyszłego tygodnia, no chyba, że zdarzy się coś tak bardzo ważnego i gwałtownego, że nie sposób będzie tego nie skomentować.